Cześć moi kochani, witajcie w nowym, chciałabym powiedzieć vlogu, ale chyba niekoniecznie taki będzie, dlatego że już mam niespodziankę zaserwowaną dzisiaj z rana i ten dzień miał być zupełnie inny, a będzie finalnie zupełnie inny. Słuchajcie, ale ponieważ mam taką chwilę i chciałabym też tutaj Wam coś pokazać, dlatego że przyszły do mnie nowe książki, no to pozwoliłam sobie włączyć na chwileczkę aparat i do Was pogadać, chociaż wcale nie mam jakiegoś specjalnego flow do tego. No natomiast, wiecie, nie zmienię tego. Dobrze, i tak, mam tutaj nożyk, bo paczki z książkami sobie tutaj rozpakowuję. To jest już moja, słuchajcie, trzecia paczka, a ponieważ robię to poza kamerą, bo domyślam się, że to po prostu by było trochę trudne i tak byście chyba nic nie słyszeli. Więc tak, moi drodzy, przyszły do mnie książeczki, które sobie zamówiłam na Vinted. Tak jakoś w przepływie chwili w ogóle to zrobiłam. No i trochę się tego uzbierało, więc może Wam pokażę od razu, o co chodzi. Mam tutaj Jojo Morse, Moje serce w dwóch światach. Nowa opowieść o Lou Clark, bohaterce, kiedy odszedłeś i zanim się pojawiłeś. I to jest książka numer jeden. Numer dwa książka to, moi drodzy, Chórzystki. Marta z kanału Do Kury Książkami bardzo dużo dobrego mówiła o tej książce, więc postanowiłam też ją zamówić, no i przeczytać, spróbować, jak to w ogóle wszystko będzie się przedstawiało z mojej strony. Książeczka bardzo ładna, zobaczymy, jak ona mi się spodoba. Jest dość, powiedziałabym, gruba, jest taka pokaźna. No, ma jednak, słuchajcie, te prawie 500 stron, więc jest troszeczkę. Ostatnia prawdziwa singielka Lauren Low, też jest to książka z wydawnictwa kobiecego akurat. No i jest to jakaś komedia romantyczna, zabawna podobno, więc zobaczymy, przekonamy się, czy taka ona będzie. Coś, moi drodzy, z klasycznej literatury i mam tutaj, no już mi się nie podoba kolor kartek, no ale już nic z tym nie zrobię. W ogóle tutaj nie ma, moi drodzy, dialogów. Tylko same opisy. Ok. Jest to Miłość w czasach zarazy Gabriela García Márquez'a. Idąc właśnie w ten trend klasycznego roku 2024, zamówiłam sobie tą książkę. Zobaczymy, czy ona będzie mi się podobała. No, ciekawe. Florentino Ariza czekał 51 lat, 9 miesięcy i 4 dni na swoją miłość, więc ciekawa jestem. Mam tutaj jeszcze coś również z klasyki, ale takiej trochę współczesnej bym powiedziała, czyli Szklany Klosz Sylwii Plath. Też ciekawe to będzie dla mnie doświadczenie. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Ja mam jeszcze, to jest chyba to stare wydanie z Marginesów. Mam tutaj również Nataszę Brown i jej Przyjęcie, czyli debiut chyba. Nic o tej książce zupełnie nie wiem. Wiem, że też podobno jest fajna, więc czemu by nie? I ostatnie, bo ja wiem, że tutaj się ta kamera mi trzęsie, telepie, ale miałam ją razem na stoliku z książkami. Mam tutaj książkę przy stole. Claire Powell. Jest to emocjonalna opowieść o relacjach rodzinnych. No i to jest taki, powiedziałabym, coś nowego, coś takiego, z czym chciałabym się na pewno zapoznać, więc przy stole. I mam drugą książkę Elif Shafakt, której tak naprawdę pierwszą, czyli 10 minut i 38 sekund na tym smutnym świecie, jeszcze nie przeczytałam, a już sobie zakupiłam, moi drodzy, Czarne Mleko. I jest to książka dość gruba, dość taka potężna. Opowiada o dojrzewaniu do bycia mamą, o takiej drodze macierzyńskości, więc jestem też ciekawa, co mnie tutaj w tej książce spotka. I mam ostatnie 5 książek, które sobie też na ten Vinted zamówiłam. I to jest, moi drodzy, tak, Kłopot z Henrym, Problem z Zoe, Andy Jones, autor bestsellerowej powieści Dwoje do pary. Też nic zupełnie nie wiem o tej książce, ponieważ wzięłam ją, ponieważ w zestawie było taniej, więc stwierdziłam, że się skuszę, zobaczymy, jak finalnie mi się spodoba. Julien Musso, Apartament w Paryżu i nie wiem czasem, czy ja nie mam tej książki, ale może nie, może się mylę, bo wiem, że coś mi tutaj z tym Julien... Nie, mam Zabawę w Chowanego. Mam Zabawę w Chowanego, moi drodzy, i chyba nie mam tego. Nie wiem, najprawdopodobniej się okaże, ale tą Zabawę w Paryżu tutaj mam.
Też białe kartki, to jest w ogóle porażka, no ale okej. Okay. Mam tutaj też książkę Świąteczne opowiadania o miłości w śnieżną noc i jest to Maureen Johnson, John Green i Lauren Miracle. No, ciekawa jestem też tej książki. Była bardzo tania, więc też się skusiłam na nią. Mam też kontynuację prawdopodobnie serii Stiega Larsona, czyli David Lagercrantz, mężczyzna, który gonił swój cień. I jest to kontynuacja bestsellerowej trylogii Millennium Stiega Larsona. Jestem ciekawa również, co tutaj znajdę. Mam cztery tomy, bo trzy napisał Stieg i później właśnie chyba David. Tak, David Lagercrantz i teraz też Lagercrantz i teraz też to jest druga jego kontynuacja. I mam, moi drodzy, na swoich półkach książkę Adama Silvery, czyli Nasz ostatni dzień. I wyszła też kontynuacja. Ten pierwszy, ostatni dzień, to jest już taka gruba, bym powiedziała, książeczka. I to jest druga część właśnie książki Nasz ostatni dzień. Więc bardzo mi ona interesowała, dość ciężko ją znaleźć, a jeżeli już znalazłam, no to też ją zakupiłam od razu. Taki był to taki króciutki przerywnik, moi drodzy, pokażę Wam jeszcze może dzisiaj nawet we vlogu książki, które kupiłam ostatnio na kiermaszu Biedronki, bo też tego było troszkę. No i zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Raczej już nie będę chyba vlogowała dzisiaj, bo raczej chyba nie będę miała ku temu okazji, jadę po dzieci. No i zobaczymy, jak to dalej, co to dalej wyjdzie z tego dnia. Także, moi drodzy, trzymajcie się. Buźka. Cześć, moi kochani, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj się spotkamy w dalszej części pięknie brzmiącego miałoby być vloga. Natomiast, słuchajcie, znalazłam przy ściąganiu na komputer jednego dla Was filmu kawałek z urywkiem, w którym pokazywałam Wam książki. I w ogóle ja tam mówiłam, że to będzie początek vloga, że to, że tamto. Natomiast z tego vloga nic nie wyszło, bo finalnie musiałam jechać po dzieci. No i zaczęłam. Zaczęłam taki mały book haul, taką małą treść, która przedstawiała nowe książki. A ponieważ obiecałam tam Wam pokazać jeszcze pod koniec filmu to, co dorwałam na kiermaszu książek w Biedronce, który miał miejsce już bardzo dawno temu, ale stwierdziłam, że mam te książki wszystkie jakoś tak dziwnym trafem na jednej półce, więc sięgnęłam za kamerę i postanowiłam dograć Wam ten moment do tego właśnie filmu poprzedniego, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda u mnie książkowy ogląd. Tych książek jest troszeczkę, mam wyrzuty sumienia, że aż tak dużo, bo obiecałam sobie mniej kupować, ale ciężko mi jest to robić, wiedząc, że wokoło jest naprawdę dużo bardzo fajnych, wartościowych książek, więc dosyć tego gadania, może zaczniemy pokazywać. I słuchajcie, skusiłam się na książkę Długo i Szczęśliwie, Alison Cockburn. Jest to romans, jakaś taka, wiecie, coś w rodzaju książek Emily Henry albo takiego właśnie rodzaju. Takie bardzo lekkie, powiedziałabym, bardzo mocno romansowe. Romantyczna historia, komedia o miłości, której nie było w scenariuszu, czyli Długo i Szczęśliwie. A w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że te książki były w Biedronce za 9,99, no więc sami wiecie, że ciężko przejść obojętnie obok książek, które mają aż tak niską cenę. Wzięłam sobie też zbiór opowiadań Silna i są to opowiadania Anny Cieplak, Natalia Fiodorczuk, Aneta Jadowska, Dominika Słowik, Agnieszka Płosza i Katarzyna Berenika Miszczuk. Więc bardzo jestem ciekawa, co która tutaj z nich napisała. Książka nie jest gruba, więc tym bardziej jestem ciekawa, bo na pewno będzie się ją czytać dość szybko. Mam tutaj też książkę Gdy ogień zgaśnie. Moi drodzy, to jest Will Hill. Oczywiście nie będę Wam mówiła na tym etapie, o czym jest dana książka, dlatego że to by nam zeszło bardzo, bardzo długo, a to chyba niekoniecznie jest wskazane w takich bookholowych treściach, tym bardziej, że tych książek naprawdę jest sporo. Więc dzisiaj pozwolę sobie tylko tak przemknąć po temacie, natomiast pewnie w kolejnych filmach będziecie się mogli dowiedzieć o nich nieco więcej. Kolejną książką, moi drodzy, to jest Nie wiesz o mnie wszystkiego, jest to Joanna Jagiełło. I ona też tutaj, to jest historia dwójki młodych ludzi, którzy tam mają swoje przeżycia, no i wspólnie
znajdują jakąś nić porozumienia. Co z tego wyjdzie, wiadomo, nie wiadomo. Dowiemy się, jak przeczytamy. Tak, nic nadzwyczajnego, słuchajcie, moi drodzy. I mam tutaj też książkę, którą bardzo chciałam przeczytać, a o której też bardzo wiele słyszałam i już miałam ją w koszyku na tym portalu, o którym Wam nieraz mówiłam, czyli na Oczytanek, bo tam była chyba za jakieś 14 zł. Natomiast będąc na bardzo z takich spontanicznych zakupach, udało mi się, bo ona tak leżała praktycznie, no leżała frontem do mnie. Już mówię, no dobra, nie będę udawała, że Cię nie widzę i Cię wezmę. I to chodzi o książkę Nie umieraj do jutra. Wacława Glut-Nowowiejskiego, czyli historię warszawskich Robinsonów z wydawnictwa Marginesy. Swego czasu wiem, że była to bardzo głośno omawiana książka. Bardzo wiele razy się przewijała mi tam gdzieś na BookTubie. No i stwierdziłam, że jeżeli już weszła mi w rękę, to na pewno ją kupię. Oczywiście będę Wam dawała znać. Ja lubię tą tematykę wojenną w książkach. Wiem, jakkolwiek by to, wiecie, nie zabrzmiało, natomiast lubię poznawać historię tamtych czasów. I mam tutaj też w tej grupie tych książek też jeszcze jedną książkę, która bardzo mocno do tych wojennych, a w zasadzie dwie nawet, które bardzo mocno nawiązują do tych wojennych czasów. Mam tutaj też, moi drodzy, książkę Roberta Dugoni Na polanie Wisielców. Bardzo ciekawa jest to książka, bo mamy tutaj historię 17-letniej dziewczyny, która nie wraca do domu i po kilku dniach zostają odnalezione jej zwłoki. Policja uznaje tą śmierć za samobójstwo, no natomiast zastępca szeryfa, taki młody chłopak, uważa, że jednak to nie było samobójstwo. I po 40 latach później przeprowadza śledztwo, które właśnie ma na celu wyjaśnić tą sytuację sprzed 40 lat. Bardzo ciekawa. Jest to w ogóle jakaś seria. Trzecia książka z detektyw Tracy Cross White. Poprzedni gdzieś pewnie Grób mojej siostry i jej ostatni oddech. Okej, okay. I Na polanie Wisielców, więc nie wiem, czy najpierw nie zaopatrzę się w poprzednie tomy, żeby móc zacząć. No nie wiem, muszę wiecie, siąść do tego na spokojnie. Moi drodzy, kolejna opowieść taka typowo wojenna. Jest to opowieść mojej mamy, Małgorzata Wryk, Ocalić rodzinną historię od zapomnienia. I jest tutaj, słuchajcie, historia kobiety, która przetrwała marsz śmierci, która przetrwała obóz i po prostu zaczyna pisać historię tego, co przeżyła. Bardzo też ciekawa i inspirująca historia to może być. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. Książka Głód Almy Katsu. Jest to książka o tak naprawdę o tym, czym jest zło i gdzie to zło jest i jak dużo go jest. Jest to porywająca opowieść, która nawiązuje do jednego z najbardziej przerażających historii w dziejach Ameryki, czyli wyprawy Donnera. Nie wiem, nie znam tej historii, nie wiem, co to było takiego, natomiast okładka i jakże też sam opis i treść bardzo mnie zaciekawiły na tyle, że postanowiłam się postanowiłam ją zabrać. Druga powieść, Margaret Mazzantini, którą mam na swojej półce, bo mam też, moi drodzy, książkę Nikt nie ocali się sam, którą chyba też Wam pokazywałam, przynajmniej tak mi się wydaje. I też znalazłam na kiermaszu w Biedronce drugą książkę tej autorki, czyli Blask. Też jestem jej bardzo ciekawa, bo jest to historia o tym, czy kiedykolwiek starczy nam odwagi, by być sobą. Jest to historia prawdopodobnie zakazanej miłości, która jest źródłem radości i smutku głównych bohaterów. Bodajże jest to chyba historia kobiety dojrzałej, która zakochuje się, czy też młody mężczyzna zakochuje się w niej, no i tutaj się rodzi jakaś miłość, która się w ogóle zrodzić nie powinna. Nie wiem, bardzo jestem zaciekawiona w ogóle tą osobą autorską, jaką jest Margaret Mazzantini, też jestem bardzo zaciekawiona, więc będę czytać. Moi drodzy, Do ostatnich dni Julie Jeep Williams. Jest to zapis życia, choroby i wszystkiego, co przychodzi później. I mamy tutaj historię kobiety, która w wieku 37 lat dowiedziała się, że ma raka w czwartym stadium rozwoju i postanowiła, moi drodzy, pisać bloga, który stał się podstawą tej książki. I tam opisuje właśnie wszystko to jakie jej uczucia towarzyszyły, tą całą historię swojego życia właśnie przelewa na kartki tej książki, więc też bardzo fajna i bardzo ciekawa powieść. I kolejna ciekawa powieść, bo tutaj w ogóle właściwie wszystkie są ciekawe, to jest Anna Napolitano, Drogi Edwardzie. Jest to, moi drodzy, historia 12-letniego Edwarda, który jako jedyny przeżywa katastrofę lotniczą
I postanawia właśnie to wszystko opowiedzieć. Jest to też historia, tutaj jak zresztą wydawca nam pisze, to jest to historia dorastania, historia takiej swojej dojrzałości, tego jak to wszystko się, wiecie, w nim budzi, do jakich wniosków on dochodzi i jak w ogóle on się rozwija, więc też bardzo ciekawy portret. I coś, na co, moi drodzy, bardzo czekałam i nie mogłam się tego doczekać, szukałam tej książki niemalże wszędzie, bardzo dużo do niej słyszałam i też sama układka, samo przesłanie tej książki mocno mnie zaciekawiło, chociaż to jest dziwne jak dla mnie, dlatego że mnie jakieś postapokaliptyczne książki rzadko kiedy dotykają, natomiast książka Nic, tylko pył Shona Davida Hutchinsona w przełożeniu Agnieszki Myśliwy bardzo, bardzo mocno mnie zainspirowała. No i to jest, moi drodzy, nic innego jak powieść Young Adult. No i przeczytam Wam może opis, to może Wy też się zainteresujecie. Jest to trigger warnings tutaj, to jest samobójstwo, gwałt, przemoc, wulgarny język, użycie substancji odurzających i utrata bliskiej osoby, a moi drodzy, cała historia tej książki to jest życie Henry'ego Dentona i jego mamy, która ledwie wiąże koniec z końcem, chora na Alzheimera babcia, coraz rzadziej jest sobą, a jego chłopak Jess w zeszłym roku popełnił samobójstwo. Jakby tego było mało, Henry'ego od lat regularnie porywają kosmici. Po latach obcy stawiają go przed wyborem. Świat skończy się za 144 dni i tylko Henry może go uratować. Wystarczy, że wciśnie jeden przycisk, nic więcej. Rzecz w tym, że Henry nie wie, czy ma ochotę cokolwiek ratować. Bo ten jeden, jedyny raz może sprawić, że ból i cierpienie znikną. Także pomimo tej fabuły, która może nie jest dla mnie zachwycająca, bo te porwania kosmitów to może tak, wiecie. Ale ta książka, co najważniejsze, niesie ze sobą jakiś przekaz, czyli jest dla mnie. Czyli bardzo jestem ciekawa jej właśnie historii, jej fabuły. No i nie mogę się doczekać. Kolejna książka to Białe Małe Kłamstewka Filipa Ista. Jest to, moi drodzy, historia kobiety, która zniknęła, która straciła swoją 8-letnią córkę na skutek jej po prostu chwilowej nieuwagi. I ta córka w końcu po 7 latach, kiedy właśnie matka traci wiarę, że kiedykolwiek odnajdzie tą córkę, ona wraca i ona po prostu z nimi jest. Ale co się stało, co się wydarzyło i gdzie ona była przez te kilka lat, no powoduje serię pytań, na które pewnie ta książka daje odpowiedzi. A jakie? No to zobaczymy. Bardzo głośna powieść, bardzo, swego czasu bardzo, bardzo mocno jakoś jest tutaj akcentowana, ta książka też na BookTubie. To jest Moja siostra morduje seryjnie, Oyakan Braithwaite, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam to nazwisko. I jest to światowy bestseller, który opowiada o jakichś siostrach, które właśnie... Nigeryjska powieść o kobiecie pełna mrocznego humoru, której młodsza siostra ma nieprzyjemny zwyczaj zabijania swoich chłopaków, więc no to też ciekawe, dziwne, ale jednak ciekawe. I ostatnie dwie książki, które tutaj mam, było tego więcej, zdecydowanie, aczkolwiek, moi kochani, z racji tego, że już porozkładałam je na swoich regałach, no to ciężko mi ich zlokalizować, więc pokazuję Wam te, o których tak pamiętam, że one miały miejsce. I, moi drodzy, jest to też książka Pod skórą Gunnara Kajsera w przełożeniu Barbary Niedźwieckiej od wydawnictwa WAB. Jest to konkretna książka, przepięknie wydana, bardzo, bardzo mi się podoba to wydanie, jest bardzo ładne. Jest to zapierająca dech w historię bibliofila mordercy i jest to taka, jak tutaj mówi Judith Tesher, autorka nauczycielki, bardzo trzymająca w napięciu historia. Także też jestem bardzo ciekawa. I ostatnia, moi drodzy, książka, która jest w formie wywiadu z bardzo ciekawą osobą, jaką właśnie była historia Wandy Traczyk-Stawskiej, czyli żołnierza Powstania Warszawskiego, czyli nic innego jak Błyskawica w autorstwie Michała Wójcika. Jest to historia kobiety, która właśnie była żołnierzem Powstania Warszawskiego i tutaj bardzo ciekawie opisuje po rozdziałach, co się wszystko działo. Mamy tutaj też bardzo fajne ilustracje, które przedstawiają na przykład legitymację plutonowej Wandy. Mamy tutaj też zdjęcia z czasów właśnie wojennych. Także coś, co faktycznie, zobaczcie,
coś, co zamiast tego tak jakby non-fiction, czyli tego wywiadu z tak fantastyczną, domyślam się, osobą, jaką była Wanda, to też taka możliwość zobaczenia faktycznie, jak to wyglądało w czasach II wojny światowej. I to by było, moi drodzy, wszystko. Bardzo się cieszę na te nowości, już się nie mogę doczekać ich czytania i chociaż, wiecie, czas jest pojęciem względnym, no to mam nadzieję, że nie zabraknie mi mojego życia, żeby przeczytać te przepiękne historie, które tutaj są obok mnie. Koniecznie, kochani, dajcie znać, co Wy tam macie w swoich zapasach, co do Was przyszło, co czytacie aktualnie, co polecacie. Zainspirujcie mnie i skuście może jeszcze na coś, co dołączy do książek na moich regałach. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Buziaki! Pa!